a raczej obiad może to już chyba dobry wieczór. Witam na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wolnickiej. Tym razem poświęcone jest 70. rocznicy katastrofy alianckiego samolotu w Dębinie Łętowskiej. Zakrzowskiej. Przepraszam, Zakrzowskiej, bo dzisiaj było tyle rozmów o tej pomyłce na tablicy w kościele, że mnie się przestawiły na Łętowice. Proszę Państwa, jest mi tym bardziej miło, że dzisiaj gościmy Pana, specjalisty z tej dziedziny, człowieka z wielką pasją, archeologa z wykształcenia, historyka, muzealnika, starszego kustosza Wydziału Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Pana Wojciecha Krajewskiego. To ten Pan, który skromnie jest. Pan, który w ubiegłym roku spędził kilka miesięcy w Wojniczu i chyba opatrzność nad nami czuwa, że ktoś z Dębiny, i tu nie wiem kto to był, ale z góry tej osobie dziękuję, że Pana podesłał do mnie i tak z Panem Wojtkiem się zaprzyjaźniliśmy. Przyjaźń bardzo owocna. Pan Wojtek dogłębnie zbadał sprawy tej katastrofy samolotu Halifaxa i chyba jest w tej chwili największym w Polsce znawcą tej problematyki. Mówię tutaj o naszym, tym z Dębiny Zakrzowskiej samolocie. Proszę Państwa, Pan Wojciech specjalizuje się właśnie w katastrofach lotniczych, bada historię zeszczelonych samolotów, stara się ustalić losy pilotów, załóg. Oprócz tego pasjonuje się tak zwaną archeologią lotniczą, i jego takim konikiem to jest wojna powietrzna nad Polską, lata 1939-45, a szczególnie wojna obronna z 1939 roku. Poza tym jako archeolog to szuka również różnych rzeczy na polach wielkich bitew. Ostatnio, być może nam o tym powie, przynajmniej rok temu mi mówił, że zgłębiał sprawę trofeów bitwy grunwaldzkiej. Chyba z dobrym skutkiem. Czytałam, że również wielki sukces odniosła grupa eksploratorów z Muzeum Wojska Polskiego, której jedną z osób kierujących tam jest właśnie Pan Wojciech. Znaleźli naprawdę wspaniałe zbiory broni z 1939 roku. Także ma bardzo dużo sukcesów. Wydał kilka książek, napisał kilkadziesiąt artykułów, zorganizował kilkanaście wystaw. I w tej chwili gości w Wojniczu, a jest autorem najnowszego numeru zeszytu wojnickiego, wydania specjalnego, poświęconego właśnie tej katastrofie w Dębinie Zakrzowskiej. Na dzień dzisiejszy chyba więcej się nie da ustalić, chociaż zeszyt kończy Pan Wojciech apelem, że jeżeli ktoś jeszcze coś wie, coś jeszcze ma, to prosi o kontakt. Radzę nabyć ten zeszyt, bo myślę, że on się rozejdzie i to jest po prostu już takie kompensum wiedzy na ten temat i na wiele, wiele lat na przyszłość. Zapewne Państwo pamiętacie, że zresztą Pan Wojtek będzie o tym mówił, że pomnik był wybudowany w 1991 roku, katastrofa była w 1944. Między 1944 a 1945, kiedy wojniczanie zrobili piękny, taki manifestacyjny pogrzeb, upłynęły lata jak gdyby niebytu tej katastrofy, zapomnienia. Naprawdę zapomnienia, bo o tym się nie mówiło. I dopiero to później wróciło pod koniec lat 80. I teraz pięknie się rozwija sprawa pomnika, sprawa tej katastrofy, wiedzy o tych lotnikach. I ja jestem bardzo dumna, że zrobiliśmy to spotkanie, że Pan Wojtek napisał ten zeszyt wojniecki, bo kiedy niedawno telewizja pokazała film Ewy Ewart Zdobyć miasto, jednym z bohaterów był tam lotnik, kombatant, pan, który już ma ponad 92 lata. Jego emocje, jego przeżycia, a poza tym jeszcze to, co mówiły te przemiłe starsze panie, kiedyś piękne dziewczyny, uczestniczki powstania, na pytanie, kto jest większym bohaterem, czy one, czy pilot, one powiedziały, myśmy walczyły, myśmy miały pomysły, myśmy robili dużo rzeczy, ale ci lotnicy to byli naprawdę
ludzie, którzy bardzo dużo ryzykowali i bardzo dużo poświęcili i im należy się największa cześć. I właśnie chyba to spotkanie dzisiaj, Państwa udział tutaj, przyjazd Pana Wojtka z Warszawy, no, gdzie zadał sobie tyle trudu, to jest też wyraz takiego hołdu dla tych ludzi, którzy no, tutaj oddali życie. 7 młodych ludzi oddało życie za wolność, za piękną rzecz. Ja już nie będę przedłużać, bo Pan Wojtek tu ma dużo, dużo do powiedzenia. Chciałam tylko podziękować tym, którzy pomogli nam zorganizować to spotkanie. A więc Pani Magdalenie Janus, tak, która umożliwi nam właśnie przenocowanie Pana. Dziękuję bardzo. Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który nas dzisiaj gości i dzięki temu nie musimy się tam dusić w Izbie Regionalnej. Oraz Piotrowi Sygnalowiczowi i firmie Planta. To już jest chyba taka firma, która przyrosła do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej i naprawdę dzięki ich pomocy, takiej technicznej i drukarskiej i różnej, no, jest nam łatwiej działać. Dziękuję również panu Romanowi Blasze, panu Wiesławowi Makowskiemu, panu Kabatowi z Dębiny i wielu, wielu jeszcze innym osobom, które udzielały pomocy panu Wojtkowi, które naprawdę no, chodziły, oglądały teren, zresztą przeprowadzał wywiady. Jeszcze pan Kosacki jest tam w tej grupie, a pan Roman Blacha dzisiaj udostępnił nam te swoje zbiory, fragmenty samolotu, które mogliście Państwo zobaczyć w przedsionku, a zdjęcia są również w zeszycie wojnickim. Także ja bardzo dziękuję i zapraszam pana Wojciecha do góry. Będzie pan widzialny i słyszalny. Tak. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Teresie Duman za wprowadzenie i za tyle ciepłych słów pod moim adresem. Istotnie, proszę Państwa, na gorąco wiele się dzieje. Ja nie wiem, jak my to zrobimy, bo jest tych ilustracji 70. To jest maksymalna prezentacja, tak duża, jak nigdy nie robiłem. Ale może jakoś się nam to uda. Natomiast faktycznie przyjechałem przed 2 godzinami prosto z Warszawy. Tam się dzieje bardzo dużo, bo jest akurat rocznica powstania 70. obchodzona hucznie. Od paru dni zresztą już się dzieją różne rzeczy. A ponieważ wspomniała Pani o tym lotniku, który był wstrzymywany w programie Pani Ewart, to muszę powiedzieć, że w związku z tymi kontaktami badawczymi, jakie prowadziłem, nawiązaliśmy kontakt z badaczami, amatorami z Republiki Południowej Afryki, z Wielkiej Brytanii, którzy wspólnie razem doprowadzili do tego, że przyjechał do Polski jeden z mechaników lotniskowych, który obsługiwał samoloty latające nad Warszawą, nad Polskę, z Włoch. Tenże mechanik, no 92-letni pan, no nie tyle po raz pierwszy był w Polsce i to nie było przypadkowe, bo okazało się, że nasze muzeum, Muzeum Wojska Polskiego, posiada elementy samolotu, które on obsługiwał 70 lat temu we Włoszech i był z tym samolotem bardzo emocjonalnie związany. I teraz zrobiliśmy dosłownie we wtorek w tym tygodniu, zrobiliśmy spotkanie tego weterana z elementami tego samolotu. Wzruszające spotkanie, bo jeden z tych elementów to była dosyć dużych rozmiarów blacha z kadłuba z resztkami nazwy własnych samolotu The Little Queen Maureen, czyli Mała Księżniczka Maureen, który to napis tenże mechanik malował na lotnisku 70 lat temu. Mógł zobaczyć po 70 latach to, co zostało z jego samolotu. Nazwa samolotu była nadana na cześć córki, która się urodziła jednemu z mechaników. Okazało się, że ta Maureen, teraz mająca 70 lat pani, żyje. Pokazał zdjęcia jej w wieku wczesno-dziecięcym i w wieku dzisiejszym. Bardzo się ten człowiek wzruszył. Zrobiliśmy spotkanie w gronie muzealnym. Wszyscy pracownicy się zeszli. Kamery, aparaty, wypowiedzi i tych historyków, i tego weterana. Także dosłownie z dnia na dzień w Warszawie coś się dzieje w związku z tym. Lotnik Taft, o którym Pani wspomniała, że był sfilmowany, również dzisiaj wiem, że był w muzeum wręczyć nam swoje wspomnienia, które spisał i wydał w formie książki. Miał być tam dzisiaj przyjęty przez kolegów, bo ja byłem w podróży, nie mogłem. Więc wiele się faktycznie dzieje, jest okrągła 70. rocznica, a przyjechałem do Państwa również z wdzięczności za to, że staraniem Pani Teresy udało się wydać tekst, który opracowałem o tym Waszym samolocie. Badam te, związany jestem w zasadzie z tym tematem od dzieciństwa, bo to było najpierw zainteresowanie chłopięce, potem
W czasach studenckich to robiłem hobbystycznie, a teraz jestem o tyle w szczęśliwej sytuacji, że hobby moje stało się zawodem. W zasadzie mogę powiedzieć, że nie pracuję, tylko non-stop za pieniądze podatników uprawiam to, co mnie fascynuje. Także w czasie wakacji. Ja pierwszy raz w Dębinie Zakrzewskiej byłem w 1997 roku, ale wtedy bardziej mnie interesowały części samolotu niż wypowiedzi świadków i to był błąd. Bo świadkowie przeminęli, a te części samolotu są do dzisiaj. Wtedy to miejsce upadku samolotu było uprawiane i faktycznie tam na wierzchu ziemi było, można było znaleźć wiele różnych drobiazgów. No ale skupiłem się właśnie na tych elementach maszyny, a nie na rejestrowaniu wspomnień osób pamiętających te wydarzenia. Skutkiem tego, w ubiegłym roku, jak byłem w Dębinie, spotkałem tylko jedną panią Zając, która pamiętała te wydarzenia, pamiętała poległych lotników, a poza tym wśród mieszkańców nikt nie był w stanie już nic powiedzieć, poza jedną panią, która powtórzyła relację swojej babci. I tyle. I w zasadzie sytuacja była beznadziejna, no bo z kim rozmawiać, skoro nie ma świadków? A ja, moje badania polegają na tym, że nie chodzi tu o przepisywanie z czterech innych książek robienia piątej w oparciu o przepisywane fragmenty. Nie chodzi też o jakieś informacje z archiwów, one też są ważne. Ale przede wszystkim chodzi mi o relacje świadków, którzy to widzieli. Więc sytuacja była trudna i tam w Dębinie kupiłem coś sobie, tak to było właśnie, jak dowiedziałem się o pani Teresie, kupiłem sobie coś tam w sklepie, siadłem, jadłem to, rower stał obok i patrzę, idzie sobie starszy się pan ulicą. Zobaczyłem, gdzie on skręcił, do którego domu i potem tam poszedłem, żeby go zapytać. Okazało się, że on kompletnie nic nie pamiętał, bo już niestety wiek swoje zrobił, ale jego syn powiedział mi, że jest tu w Wojniszu taka pani, Teresa Duma. Niech pan się do niej uda, powiedział mi, gdzie pani Teresy szukać. I tak się zaczęła nasza znajomość. I dzięki pani Teresie w zasadzie ta książka powstała, bo pani Teresa, znając tutaj miejscowych mieszkańców, skierowała mnie do odpowiednich osób, których przecież bym sam nie znalazł tak łatwo. A miałem w ciągu ubiegłego roku, w ciągu 3 tygodni pobytu w Tarnowie, przebadać wszystkie samoloty, jakie spadły w okolicach Tarnowa. I no, dzięki tym naszym kontaktom, późniejszej korespondencji udało się wiele osób odnaleźć, przepytać i czy telefonicznie, czy osobiście i efektem tego jest ta książka. Ja te długie czasami wypowiedzi świadków podzieliłem na odcinki i tematyczne, czego dotyczyły, a więc przelotu samolotu, wrażeń z tego, jak on leciał i palił się, jak się rozbił, co było po katastrofie, jak się Niemcy zachowywali, co było z częściami samolotu po wojnie, jakie przerabiano i tym podobne, więc to wszystko, łączone wypowiedzi różnych świadków, tworzą pewne rozdziały i z tym możecie się Państwo zapoznać. Efektem jest ta książeczka, cieszę się, że udało się te badania utrwalić drukiem, bo w zasadzie każdemu badaczowi o to chodzi, żeby to, co zrobi, nie przepadło, bo w ten sposób utrwalamy te wspomnienia dla przyszłych pokoleń i temu to służy. Tych miejsc upadków samolotów z okresu powstania warszawskiego jest w południowej Polsce 14. Nie wliczam tutaj trzech, które są z okresu przedpowstaniowego i popowstaniowego. I mogę powiedzieć, że praktycznie do każdego z tych zestrzałów mogę zrobić taką książeczkę. Zebrałem olbrzymi materiał i jest teraz po prostu problem, jak to wbić w komputer i jak z tego zrobić książkę, nie tracąc wypowiedzi świadków, nie robiąc czegoś uproszczonego, a wydać coś, co jest bardzo szczegółowe, bo chodzi tu o szczegółowe bardzo relacje ludzi, bo one przeminą, nie trzeba je utrwalić. Zaraz przejdziemy do tego opowieści o tym samolocie, ale proszę Państwa, tu nie chodzi tylko o taką detaliczną opowieść o samolocie, ale żebyśmy dobrze to zrozumieli, o co chodziło, to trzeba będzie nieco powiedzieć o zrzutach, o powstaniu warszawskim, o tym, co się generalnie działo. Więc takie krótkie jakieś wprowadzenie przy okazji ilustracji zrobimy. Poproszę może o pierwszy obrazek. Oddziały w kraju. Proszę Państwa, no tak się złożyło w czasie tej wojny, że po klęsce wrześniowej znaczna część Wojska Polskiego ewakuowała się przez Rumunię, Węgry, innymi drogami przez Morze Śródziemne do Francji. Tam Polacy brali udział w walkach we Francji w maju, czerwcu 1940 roku. No a potem ewakuacja do Wielkiej Brytanii i dalszy udział. Natomiast w kraju pozostało no, całe społeczeństwo, w tym masa młodych ludzi, których nie można było w żaden sposób oczywiście przerzucić na zachód do wojska. Oni tutaj organizowali oddziały partyzanckie, które trzeba było jakoś uzbroić. Broni z września 1939 roku było jednak mało. Usiłowano jej poszukiwać, bo była przecież ukrywana, zakopywana.
No ta broń znajdowana była często już skażona korozją, więc ją czyszczono, nie zawsze był stan techniczny tej broni dobry. No i pytanie jest, jak ci ludzie mają walczyć, skoro nie ma czym? Zdobywanie broni na Niemcach, owszem, było to możliwe, ale nie takie proste. Kupowanie od Niemców broni, owszem, do tego dochodziło, ale pod koniec wojny. Więc jedyne źródło zaopatrzenia to były zrzuty broni dostarczanej przez lotnictwo alianckie, w tym także polskie. Tutaj na tym zdjęciu oddziału, który działał na południe od Bochni, w rejonie Łąkty Górnej i Rzegociny i tamtych okolic, tutaj Państwo widzicie oddział, znaczy kilku partyzantów z oddziału, dwóch z nich ma steny, czyli właśnie ewidentnie broń zrzutową. Ten partyzant w pierwszym rzędzie z lewej strony i ten mają steny, reszta inną broń, przede wszystkim chyba jednak powrześniową. Ten w środku, bez w rzędzie z tyłu, z pochyloną głową, to jest jeden z lotników ocalałych z samolotu Halifax zestrzelonego przez Niemców z polskiej załogi. Więc jednak ta broń się dostawała do tych oddziałów partyzanckich. No było to zgodne z doktryną Brytyjczyków, żeby podpalić Europę Niemcom. Chodziło o to, żeby musieli część wojsk przeznaczyć zamiast do walki na froncie, do walki na terenach okupowanych z oddziałami partyzanckimi. Ta partyzantka kwitła nie tylko w Polsce, ale przecież we Francji, w Grecji, na Bałkanach, no w każdym okupowanym kraju praktycznie. I temu służyło lotnictwo specjalne, które, poproszę o następny obrazek, które, proszę Państwa, latało nad tą Europę różnymi trasami. Na początku, kiedy jedynym krajem nie zajętym przez Niemców była Wielka Brytania, była ta trasa północna, tutaj te górne kreski przez Danię i potem między Danią a Szwecją do Polski. Była to trasa wykonywana przez samoloty Dywizjonu 138. Tam było kilka polskich załóg, eskadra potem z tego powstała. No i w rejon Warszawy było 1600 km. Niemcy się szybko zorientowali, że oni latają przez Danię. Tam ustawili artylerię przeciwlotniczą i nawet okręty na morzu silnie wyposażone w działa przeciwlotnicze. Zaczęły się straty, więc omijano Danię, latano tam między Danią a Szwecją, co do tego wydłużyło trasę. Więc to było dosyć nieopłacalne. Do Polski była daleka droga i zaopatrzenie, no niezbyt się to w ogóle opłacało i kalkulowało. Latano także do innych krajów, jak widać, a więc Europa Zachodnia, Francja, Belgia, Holandia, tamte rejony. Sytuacja się zmieniła, gdy alianci odnosili tutaj sukcesy na południu, zajęli część Włoch i wtedy postanowiono, żeby tą polską eskadrę, którą z czasem usamodzielniono, generał Sikorski chciał zrobić osobny dywizjon, ale Brytyjczycy mu to utrudniali, twierdząc, że nie mają samolotów, które muszą być wykorzystane przede wszystkim w bombardowaniach Niemiec, a nie do lotów specjalnych. No ale wydzielono tak osobną eskadrę, słynną eskadrę polską 1586 i najpierw tutaj z Afryki Północnej, potem z bazy Brindisi we Włoszech zaczęły się loty trasą południową. Przez Albanię, Jugosławię, Węgry, Słowację i do Polski. Ta trasa była krótsza od tej północnej, ale też długa, także lot trwał w obie strony 10 godzin mniej więcej. Był wyczerpujący i fizycznie, i psychicznie dla lotników, no ale latano i no, nie tylko do Polski oczywiście, ale i też tutaj na Bałkany i do północnych Włoch. Gdy pogoda nie pozwalała na loty do kraju, to latano na inne tereny, żeby wspierać partyzantkę włoską czy inną. Poproszę o następny slajd. Jeszcze kolejne obrazki pokażemy. O. No ale proszę Państwa, te loty to nie tylko oczywiście sprawa strona militarna, lotnicza, ale też wielka polityka. Wiadomo, że Polskę wyzwolą nie wojska angloamerykańskie, tylko jednak rosyjskie i Stalin doskonale wiedział, że nastroje społeczne są niekomunistyczne jednak, a reprezentują interesy rządu londyńskiego i jeżeli partyzantka polska będzie uzbrojona przez aliantów, on będzie musiał tych partyzantów potem spacyfikować. Będzie musiał ich pokonać, rozbroić i opanować teren bez przeszkód. Więc był przeciwny temu, że Brytyjczycy oddawali pomoc dla polskiego podziemia. Nie ma na to dokładnych dokumentów archiwalnych, ale polscy politycy w tamtym czasie podejrzewali, że są jednak naciski Stalina na polityków brytyjskich. Stąd były te liczne spory i opory Brytyjczyków, czy te loty kontynuować.
Tutaj na dole macie Państwo zdjęcie marszałka Johna Slessora, który był głównodowodzącym na basen Morza Śródziemnego i był przewożonym tejże polskiej eskadry. I on właśnie blokował loty do Polski. No, ze względów wojskowych trudno mu odmówić racji, bo naprawdę w historii świata nie było takiego przypadku, żeby zaopatrywać własne oddziały walczące w okrążeniu z odległości 1500 km, przelatując na terenie nieprzyjaciela praktycznie cały czas. Loty do Polski, do Warszawy takie właśnie były. Przede wszystkim nad terenem wroga zrzucano zaopatrzenie dla oddziałów walczących w okrążeniu. Było to całkowicie niespotykane i nielogiczne, żeby z takiej dużej odległości z Włoch zaopatrywać polskich partyzantów czy powstańców warszawskich. No, logika nakazywała, że powinni ich zaopatrywać jednak Rosjanie, którzy stali dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. No ale oczywiście Rosjanie tego robić nie chcieli, bo nie zamierzali uzbrajać powstańców czy polskich partyzantów walczących w kraju, bo przecież reprezentowali inny kierunek polityczny niż rzeczywiście tego Stalin. W interesie Stalina było, żeby powstańcy warszawscy słabo uzbrojeni maksymalnie wykruszyli się w walkach z Niemcami. I tą politykę realizował. Sojusznikiem polskich interesów był jednak Winston Churchill. Trzeba mu to przyznać. Gdy Slessor, ten na dole, zakazywał lotów nad Warszawę, wtedy prezydent Raczkiewicz, w górnym lewym rogu widoczne jest jego zdjęcie, prezydent Władysław Raczkiewicz naciskał na Churchilla, żeby Churchill spowodował, żeby Slessor z kolei na te loty zezwalał. I trzeba przyznać, że Churchill wydawał takie rozkazy Slessorowi i Slessor wtedy miękł. I te loty znowu były wznawiane. Było tak wielokrotnie. I zakazywano albo lotów nad Warszawę, a zezwalano na loty na placówki w okolicy Warszawy, czy w Puszczy Kampinoskiej. Z kolei jak Brytyjczycy ponieśli straty, wtedy Slessor w ogóle zakazywał lotów do Polski. Właśnie po tych stratach, gdy spadł samolot w Dębinie Łętowskiej, Zakrzowskiej, była reakcja Slessora zakazująca Brytyjczykom lotów do kraju. Poproszę o następną ilustrację. Jeszcze raz klikniemy, o. Churchill, Stalin i Hitler. Proszę Państwa, no Warszawa, rozegrali sprawę warszawską między sobą. Istnieje taka koncepcja, że po tym, jak wykonano zamach na Hitlera przez Stauffenberga w Wilczym Szańcu, Stalin celowo zatrzymał swoją ofensywę, żeby umożliwić Hitlerowi w spokoju rozprawienie się z zamachowcami. Stalin wiedział, że jeżeli by Hitler zginął albo nie dał sobie rady z opozycją we własnej armii, wtedy oni zawrą z aliantami zachodnimi pokój i skupią się na walce ze Stalinem. Stalin do tego nie chciał dopuścić. Jest koncepcja mówiąca o tym, że właśnie Stalin celowo się zatrzymał, żeby Hitler ponownie opanował sytuację i przystąpił dalej do walki na froncie wschodnim i zachodnim. Z kolei Warszawa, Stalin chciał podjudził powstańców do wybuchu powstania, że niby Rosjanie zaraz zajmą Warszawę wschodniobrzeżną, Pragę i pomogą powstańcom. Powstanie wybuchło, oczywiście tego nie zrobił, zatrzymał się, Pragę zajął dopiero we wrześniu, pozwalając Hitlerowi na rozprawienie się z powstańcami. Powstańcy byli słabo uzbrojeni, dopiero tam co któryś miał jakąś broń palną, jakieś granaty domowej roboty, stąd te zrzuty były konieczne i te zrzuty były konieczne właśnie w początkowych dniach powstania, kiedy powstanie się rozwijało, kiedy Niemcy jeszcze nie byli przygotowani, nie zgromadzili artylerii przeciwlotniczej, nie ściągnęli sił do zwalczania oddziałów powstańczych, wtedy należało je zaopatrywać broń, a tego nie zrobiono. Stalin pozwolił Hitlerowi na rozprawienie się z powstańcami, bo to umywało, zwalniało jego ręce, on tego już potem nie musiał robić. To zrobił dla niego Hitler. Natomiast Hitler przegapił sprawę, bo gdyby Hitler dogadał się z powstańcami i zamiast ich zwalczać, doprowadził do zawieszenia broni, a dostarczył powstańcom kilka pociągów broni i amunicji, wtedy powstańcy byliby gospodarzami w Warszawie i Stalin miałby problem, co zrobić z powstańczą Warszawą, której przyjęto by go jako gospodarza. Polacy by go przyjęli jako gospodarze i miałby wtedy sytuację bardzo trudną, która rzutowałaby z kolei na stosunki polityczne w Londynie, bo gdyby chciał zławić powstańców warszawskich, Stalin, wtedy zacząłby się larum w Londynie przeciwko właśnie jego polityce. Polacy by, prezydent Raczkiewicz, generał Sosnkowski, by protestowali, dlaczego Brytyjczycy pozwalają na to, co robi Stalin w Polsce i w Warszawie. No ale Hitler był zapalczywy, kazał Warszawę zniszczyć,
wszystkich wymordować. Stalin na to nie reagował, bo to było w jego interesie. Takie były losy Warszawy. Być może była skazana po prostu przez polityków na zagładę. Poproszę o następną ilustrację. No i proszę Państwa, loty nad Warszawę. Zdarzenie podwojnicze z Halifaxem jest z okresu, kiedy... Muszę sobie powiedzieć taką sytuację, dosłownie jak dzisiaj. Mamy godzinę po 19:00. Za 15 minut startowały samoloty nad Polskę. I o godzinie 19:00 na lotniskach we Włoszech nikt nie wie o tym, że od 17:00 trwają walki w Warszawie. Lecą samoloty nad Polskę, idą nawet w pobliże Warszawy, ale nie wiedzą nic, że się toczy walka, więc zrzuty są robione pod Warszawą, a nie na miasto. Nikt o tym nie wie. Dopiero następnego dnia około godziny 14:00 przychodzą pierwsze depesze z Warszawy, że rozpoczęła się walka i potrzebne są masowe zrzuty broni i amunicji. 2 sierpnia lotów nie prowadzono ze względu na złe warunki pogodowe, poleciano nad północne Włochy. 3 sierpnia zdaje się, że podobnie było, natomiast pierwsza misja nad Polskę i nad Warszawę była wyznaczona na noc 4-5 sierpnia, czyli właśnie to jest ten przypadek z Podwojnicza. I dosłownie o godzinie 14:00 na odprawie przed lotem załogom powiedziano, że nie wolno lecieć nad Warszawę, mają lecieć nad placówki na terenie kraju lub pod Warszawą. Konsternacja. Polskie dowództwo eskadry 1586 spotkało się z załogami polskimi i powiedzieli im tak, że jeżeli mogą, to żeby na ochotnika polecieli nad Warszawą mimo brytyjskiego zakazu. No i kilka załóg się na to zdecydowało, że polecieć nad Warszawę i faktycznie ten zrzut wykonali. Natomiast z Brytyjczykami nie można było tego omawiać, bo musieliby złamać rozkaz Lesora, prawda? I brytyjskie Halifaxy poleciały nad placówki położone w kraju. I właśnie wasz Halifax z Podwojnicza z Dębiny leciał na placówkę położoną 40 km na północ od Krakowa. Tam miał wykonać zrzut. Ten zrzut miał zaopatrzyć jakiś lokalny, miejscowy oddział partyzancki. To jest ilustracja pokazująca Liberator nad Warszawą z naszych zbiorów muzealnych. Dosyć naiwny może obrazek, ale pokazuje, jak to było. A więc reflektory, zrzut zasobników. To jest akurat Liberator. Zrzut zasobników na plac na mieście oznaczony krzyżem palącym się. To jest taka zestrzenie jednego z samolotów. Nad Warszawą Brytyjczycy stracili 7 maszyn. Większość załóg zginęła. Pojedyncze przypadki były takie, że lotnikom udało się wyskoczyć. Poproszę o następną ilustrację. Tutaj kilka przykładów samolotów z polskiej eskadry 1586. Liberator. Samolot produkcji brytyjskiej wykorzystywany przez lotnictwo, samolot produkcji amerykańskiej wykorzystywany przez Brytyjczyków, w tym także przez polskie załogi. Poproszę o następną ilustrację. Tu jeszcze jeden Liberator z słynnej polskiej załogi kapitana Szostaka. I następna ilustracja. Tutaj Halifax, samolot, no taki właśnie się robił w Podwojniczem. Halifax produkcji brytyjskiej. Nocny bombowiec przystosowany do operacji zrzutowych. Poproszę o następną. To jedyne znane kolorowe zdjęcie Halifaxa polskiego zresztą. Być może większość z Państwa się może nie orientuje. Ja tam piszę w tekście o oznaczeniach tego samolotu FSX. Tutaj jest polski samolot z literami GR. Tu jakaś inna była jeszcze dalsza litera, więc tutaj GR, czyli w tym brytyjskim przypadku FS, to było oznaczenie dywizjonu. To był znak pozwalający w powietrzu rozpoznać, jaki samolot, jakiego dywizjonu jest samolot, jaki się obserwuje. To jest litery. To oznaczenie właśnie dywizjon, natomiast litera pojedyncza, tutaj niewidoczna, ale w przypadku Halifaxa z Podwojnicza X oznaczała kolejną literę właściwą tylko temu typowi, temu egzemplarzowi samolotu. No i numer własny JP-181 w przypadku samolotu z Wojnicza malowany na ogonie, tak jak numer rejestracyjny samochodu, można go tak może porównać. Poproszę o następną ilustrację. Zasobniki zrzutowe. Co zrzucano? Zrzucano właśnie zasobniki wykonane z blachy. To były zasobniki walcowatego kształtu. To są akurat egzemplarze zasobników długich na broń długą, a więc karabiny maszynowe bądź mauzery. Broń, która ma swój długi wymiar, więc zasobnik miał wysokość 1,70 m do 80 cm. Ważył po załadowaniu ważył około 150 kg.
Był ciężki w transporcie, stąd zaproponowano, by zasobniki dzielić na mniejsze kawałki i kolejna wersja zasobnika to były zasobniki z odcinków, tak zwanych celek. On się dzielił co pół metra na kilka takich mniejszych segmentów, spinane były prętem nagwintowane, skręcane śrubą i po zrzucie zasobnika, po jego odebraniu można było rozkręcić te śruby i poszczególne celki łatwiej transportować. Tu macie Państwo kilka zasobników przygotowanych do załadunku. Na jednym z nich napisano pomoc dla powstańczej Warszawy, ale no, zasobniki ładowano do komór bombowych samolotów. Było do Liberatorów 12, do Halifaxów 9. Natomiast tu jeszcze są paczki, taka wielka paczka tu jest widoczna, jasnego koloru spięta sznurami. Taka paczka ważyła 50 kg i te paczki ładowano do kadłuba samolotów, do tylnej części kadłuba i przez otwór specjalny w podłodze, w pewnym momencie podczas dokonywania zrzutu, jeden z członków załogi, zwany dispatcherem, miał za zadanie błyskawicznie przez ten otwór w podłodze te zasobniki wyrzucić na, z samolotu na dół. Potem się otwierał spadochron, on lądował na spadochronie, a zawierały materiały miękkie bądź opakowane, więc nie ulegało to uszkodzeniu, nie był potrzebny metalowy kontener. Zasobniki były tak pakowane, że dosłownie każdy centymetr sześcienny przestrzeni wewnątrz był czymś wypełniony. To nie była tylko broń, która by klekotała przecież w takim pudle blaszanym. Te wszystkie przestrzenie wypełniano mundurami, opatrunkami, czekoladą, papierosami, no wszystkim to się tylko dało, żeby jak najwięcej ładunku w taki zasobnik napakować. Także on tam nic się nie ruszało, nic nie klekotało, natomiast każdy rzucony broń, przedmiot, amunicja, papieros, guma do rzucia, wszystko służyło no, tym żołnierzom, partyzantom czy powstańcom. Wszystko było jakoś wykorzystywane, służyło dalszej walce. Poproszę następny.